Witam Ciebie bardzo serdecznie. Tutaj Patrycja Załuk, trenerka Kobiecej Pewności Siebie, współzałożycielka Akademii Kobiet Sukcesu, autorka książki Codziennie Pewna Siebie. W tym wideo pokażę Ci, jak możesz zbudować stabilne zaufanie do siebie. Tak, żebyś miała poczucie, że zawsze możesz na siebie liczyć, że masz w sobie oparcie i że wiesz dokładnie, co jest dla Ciebie dobre. Dlaczego brakuje nam zaufania do siebie? Dlatego, że bardzo często. Pokazujemy sobie, że nie możemy na siebie liczyć. Zobacz, jeżeli wyznaczasz sobie cele, których nie będziesz w stanie spełnić, to w taki sposób pod przekazujesz sobie taki podświadomy komunikat, że nie możesz być pewna, że to, co sobie zamierzysz, że to zrealizujesz. Dlatego, pierwsza rzecz, która najbardziej pomoże Ci zbudować zaufanie do siebie to jest to, abyś wyznaczała sobie tylko takie cele, które naprawdę czujesz, że jesteś w stanie zrealizować. Jak to działa? Po prostu za każdym razem, kiedy wyznaczysz sobie jakiś mały cel, na przykład Wyjdę dzisiaj na spacer i pójdziesz na ten spacer. Za każdym razem będzie wzmocniało się twoje zaufanie do siebie. Dlaczego? Dlatego, że będziesz pokazywała sobie, że to, co sobie zamierzyłaś, to realizujesz. Dlatego bardzo ważne jest, aby wyznaczać sobie takie naprawdę realne, realizowalne, Cele to mogą być bardzo małe kroki, i dzięki tym małym krokom, małym codziennym celom, będziesz uczyła swoją podświadomość, że zawsze możesz na siebie liczyć i zawsze masz w sobie oparcie. Czyli to jest pierwsza rzecz, pierwsza wskazówka na drodze budowania takiego stabilnego zaufania do siebie, czyli to, abyś wyznaczała sobie tylko takie cele, które realnie czujesz, że jesteś w stanie zrealizować. Drugą rzeczą jest to, abyś była naprawdę uważna na siebie. Zobacz, skąd masz wiedzieć, czy coś jest dla ciebie dobre. Powiedzmy, że idziesz na rozmowę o pracę i zastanawiasz się, czy ta praca to jest coś takiego, w czym będzie ci dobrze, czy nie. I teraz, na bazie czego tak naprawdę podejmujesz decyzję? Na bazie trzech rzeczy. Pierwsza rzecz, na bazie tego, co myślisz, czyli swojej oceny rzeczywistości, miałaś już pewnie jakieś przeszłe doświadczenia, możesz ocenić, czy rozmowa z tą osobą, która będzie potencjalnie Twoim przełożonym, była dla ciebie. Satysfakcjonująca, rozwijająca, czy czułaś się doceniana na tej rozmowie? Czyli masz pewien ogląd i przeszłe doświadczenia i w związku z tym masz jakieś określone myśli na temat tej rozmowy o pracę. Teraz drugi sygnał dostajesz ze swojego ciała. Bo zobacz, czasami jest tak, że teoretycznie wydaje się, że wszystko jest w porządku, że rozmowa przebiega płynnie, że wydaje się, że to jest bardzo dobra praca dla ciebie, ale mimo tego. Ty czujesz w środku, hmm, może to jednak nie jest za bardzo dla Ciebie, że w ciele pojawia się jakieś uczucie takiego spięcia, być może lekkiego niepokoju. Czyli to jest drugi sygnał, który, z który, po którym możesz rozpoznać, co jest tak naprawdę dla Ciebie dobre, czyli właśnie to, co mówi Twoje ciało. I trzeci, Sygnał dostajesz od swoich emocji. Czyli w momentach, kiedy pojawia ci się niepokój, lęk, obawy, to być może są to takie sytuacje, w których. Jest jakiś taki dzwonek alarmowy, że być może ta sytuacja nie jest dla Ciebie korzystna. I teraz, jeżeli chcesz podejmować decyzję naprawdę w zgodzie ze sobą, czyli mieć takie poczucie, że naprawdę możesz sobie zaufać, to bardzo ważne jest to, abyś brała pod uwagę sygnały z tych wszystkich trzech centrów swojego istnienia, czyli zarówno z tego co mówi do ciebie głowa, jak i tego co mówi serce, co mówią twoje uczucia, jak i tego co mówi twoje ciało. I teraz, jeżeli na przykład głowa mówi jedno, a serce mówi drugie, co bardzo często się yy, zdarza, to warto jest zobaczyć właśnie, że jeżeli któraś z tych części ciebie sprzeciwia się jakiejś decyzji, to prawdopodobnie okazuje się, że to byłoby dla Ciebie najlepsze, żeby nie iść w tym kierunku. Na przykład, jeżeli poznajesz bardzo fajnego mężczyznę, który super Ci się podoba i po prostu czujesz przy nim zrelaksowanie, czujesz no, czujesz się tak, tak bardzo kobieco, ale jednocześnie głowa ci podpowiada, że być może są takie rzeczy, które ten mężczyzna robi nie tak, jakbyś chciała, i być może znasz takie rzeczy z przeszłości i wiesz, że zwykle kończyło się to no, niekorzystnie dla ciebie. Na przykład spotykałaś mężczyznę, który bardzo był zainteresowany. Tobą fizycznie, ale być może nie za bardzo był zainteresowany związkiem. W związku z tym warto jest, abyś słuchała tych różnych właśnie podpowiedzi z siebie zarówno swoich myśli, jak i swojego ciała, jak i swoich uczuć. Bo kiedy podejmiesz decyzję naprawdę, jakby korzystając z wiedzy i z mądrości tych trzech części siebie, to będzie najlepsza dla Ciebie decyzja. Więc druga rzecz to jest to, abyś naprawdę była uważna na siebie, abyś wsłuchiwała się w swoje emocje, abyś zwracała uwagę na ciało i skupiała się też na tym, co myślisz o danej sytuacji. I trzecia rzecz, która pomoże ci zaufać sobie: pytaj o radę siebie. Zwykle, kiedy brakuje nam zaufania do siebie, pytamy o radę. Wszystkich naokoło. Wszyscy są dla nas większym autorytetem niż my sami. Ja miałam też taką sytuację, kiedyś zastanawiałam się nad tym, czy kupić mieszkanie. Zadzwoniłam do swojej kuzynki. Powiedziała mi, że, no wiesz, zastanawiam się, czy, czy by nie kupić mieszkania. Ona powiedziała, no tak, wiesz, co, to jest bardzo dobra decyzja. Ja myślę, że teraz to jest w ogóle dobry moment, żeby kupować mieszkanie. No, i co zrobiłam? Posłuchałam jej, yy, wpłaciłam zadatek. No, a po tygodniu doszłam do wniosku, że właściwie to ja w ogóle nie chcę tego mieszkania, tylko że wcześniej nie zadałam tego pytania sobie. I w rezultacie straciłam dużo pieniędzy, ale nauczyłam się bardzo ważnej rzeczy. Nauczyłam się tego, żeby zawsze najpierw pytać siebie pytać siebie o to, co jest dla mnie naprawdę ważne. Czego ja w tej sytuacji tak naprawdę chcę? Bo wiesz, co? Nikt inny nie odpowie Ci na to pytanie. Możesz czerpać informacje oczywiście, możesz yy, czerpać porady od różnych ludzi naokoło, którzy są ekspertami w tym, yy, co chcesz zrobić, ale od samej siebie ekspertką jesteś wyłącznie ty. Co to oznacza? To oznacza, że tylko Ty możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla Ciebie naprawdę najważniejsze i na tej bazie podjąć dobrą dla siebie decyzję. Czyli trzy rzeczy, które najbardziej pomogą ci zaufać sobie. Pierwsza rzecz, nie wyznaczaj sobie takich celów, których nie będziesz w stanie zrealizować. Raczej wyznaczaj sobie takie naprawdę realne cele i udowadniaj sobie, że możesz na siebie liczyć. Druga rzecz, bądź uważna na siebie. Wsłuchuj się w swoje myśli, w swoje emocje i odczucia fizyczne w ciele, dlatego że wszystkie te. Sygnały będą Cię informować o tym, co jest naprawdę dla Ciebie dobre. I trzecia rzecz, pytaj o radę siebie, ponieważ to Ty jesteś najlepszą ekspertką od samej siebie. I kiedy będziesz miała właśnie takie, kiedy zbudujesz właśnie takie zaufanie do siebie, będziesz czuła, że w każdej sytuacji będziesz miała w sobie oparcie, będziesz mogła na siebie liczyć, będziesz Czuła, że niezależnie od tego, czy pójdziesz na rozmowę o pracę, czy spotkasz mężczyznę, z którym będziesz się zastanawiała, czy chcesz się umówić, że będziesz po prostu miała jasność i będziesz potrafiła rozpoznać, co jest dla Ciebie naprawdę dobre, a to właśnie oznacza bycie codziennie pewną siebie kobietą. Do usłyszenia, Patrycja Załuk.